Chodzi coraz więcej narzędzi specjalistycznych pozwalających efektywnie poszukiwać pracownika nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Wyzwaniem na rynku pracy jest zagospodarowanie istotnej grupy z młodego pokolenia. W Polsce pomiędzy 23 a 28 rokiem życia to jest około 25-30% ludzi bez pracy. A biorąc pod uwagę, że bezrobocie w Polsce jest na historycznych minimach, to pracodawcy muszą się schylić po tą grupę pracowników i dotrzeć do nich odpowiednio. I tutaj narzędzia nowoczesne, mobilne, jak najbardziej online'owe mogą temu pomóc. W przyszłości narzędzia, które mają funkcjonalność taką, która pozwala dać referencje i zarekomendować przez kilku użytkowników innego pracownika, będą miały wyższość nad takimi typowymi portalami społecznościowymi. I ten pierwszy kontakt, żeby pracodawca już miał na poziomie smartfona i dlatego aplikacje mobilne są istotne. Mówi się o pokoleniu kciuka, ci pracownicy właśnie tak będą poszukiwać pracy, bo tak robią bardzo wiele innych czynności życiowych. Tak się umawiają ze znajomymi, tak zamawiają jedzenie dla pracowników tymczasowych, poszukujących pracy typu restauracje, hotele, praca często pierwsza dla ludzi po studiach. Przykładem takiej aplikacji jest Job Square, który jest aplikacją mobilną i pozwala bardzo szybko łączyć pracodawcę i pracownika i efektywnie dobierać odpowiednie profile. Wymiana pracowników pomiędzy rynkami zawsze była, technologia tylko im ułatwia.